Siemano wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Clash Royale. Wielu was zadaje mi pytanie, jakim deckiem gram, jak udało mi się wbić 10 arenę. Niektórzy nawet zapytają w inny sposób. Jakim cudem udało ci się wbić 10 arenę, skoro wrzucasz kanona na swojej drodze? No, stary wiesz, jakoś poszło, także za chwilę wam pokażę, ale na początek intro! No to na samym początku może zaczniemy od openingu tej skrzynki, która nam się odblokowała przez noc. Gold, szkieletony, Royal Giant, o fajnie. Minion Horda, też fajnie. No i trzy muszkieterki, nie było najgorzej, szkoda, że żaden epic nie spadł, trudno. Jak wygląda mój deck na chwilę obecną? Mój deck na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że jest Lava na drugim, Inferno Dragon na drugim, Minion Horda na 10, mogę już ją podnieść na 11, na razie zbieram Golda. Bo szkoda mi jest za gemę kupować golda na razie. Bo to jest. Już wam mówię ile. Potrzebujemy 20 tysięcy na ulepszenie, tak? Tak, 20 tysięcy na ulepszenie, a 10 tysięcy kosztuje 500 gemów. No to tak troszeczkę za dużo na chwilę obecną. Balon na 5, niedługo już na 6. Do tego miniony na 10, szkieleton armii na 5, Arousy, no i fireball na 8. Fireballa też by się przydało podnieść już na poziom 9 z tego co widzę. No, sprawdźmy może teraz na stronie Deckshop naszego decka, jak on wygląda. Właśnie tutaj na stronie Deckshop zaznaczamy swoje karty, jakie używamy w danym deku. Także u mnie przychodzą pierwsze miniony, minion horda, strzałki, fireball, lava, balon, szkieleton armii i inferno dragon. Jest tutaj. Ok, mamy 2, 4, 6, 8 kart. Check my deck. Ustawiłem deck pod 10 arenę. No i jak on nam wygląda tutaj? No i jest na stronie, wyskakuje nam, że deck jest defensywnie dobry, ofensywnie zajebiaszczy, kontraatakujący jest bardzo dobry. No i Signary deck. Co znaczy Signaria? Wikipedia mówi nam w ten sposób. Współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych dzielnych działań. Termin jest tym pojęciem ogólnym, mającym zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. No to w sumie jak jest pojęciem ogólnym, także jak jest good, to czyli będzie good. Okej. Oto zacznijmy może rozgrywkę na challenge'u. Pozdro, no pozdrawiam El Chapo, pozdrawiam Polski Wojak, siemaneczko mordeczki, jesteście pozdrowieni na odcinku. No to jedziemy z Classic Challenge'em. Tym deckiem już 4 wygrane, 1 przegrana. Na początku 1 przegrana, bo złą kartę ustawiłem, ale trudno. Zobaczymy, jak sobie tym razem poradzimy tym deckiem. Deck jest typowy pod combo. Co tu mamy? Wyrzućmy Fireballa. Dobra, z tej strony leci Fireball. Dobrze, że pierwszy zaczął, bo nie wiedziałem, jaką kartę mam zacząć. Teraz idzie Knight. Mega Knight. Wow. Zróbmy w ten sposób to. Szkoda, że prędzej nie miałem minion hordy. Dobrze, strzałki wyrzucił, tanks. Wyrzucił strzałki, elegancko. Battle Rama ma jeszcze, czyli będzie szło Knight, Mega Knight, Battle Ram. Takie będzie chciał combo gościu stworzyć. No i Inferno Dragon jeszcze. Czyli moja lawa jest też narażona na Inferno Dragona z jego strony. Wow, wow, wow. Pięknie, thanks. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Elixir is full, no i dobra. Jedziemy z drugiej mańki. Teraz mogę sobie na spokojnie lawą wyjść. Dużo eliksiru zostanie. Idzie Knight. Guardcy, to zróbmy strzałki. Nie! Wow. Złe zagranie z mojej strony. Będzie po wieży. Nawet nie ma sensu teraz tego bronić. Mogłem te miniony dać za guardcy, nie przed. Dobra. Trudno. Battle Ram. Pewnie poleci jeszcze do tego Mega Knight z tej strony. Ale na szczęście zaraz będę miał minion hordę, żeby się obronić. Także spokojnie. 2200 na wieży mamy. Nie jest najgorzej. Zrobimy tak może. Minion horda. No i powinno być po sprawie. Jednak nie. Jednak nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj Mega Knighta musimy cofnąć sobie. Tego minionsy.
pięknie, że ten Butler, jak ja go kocham, że on pobiegł w tamtym kierunku, nie? Jak dobrze, że on pobiegł w tamtym kierunku, ten Battle Ram. Teraz powinien balon zrobić swoją robotę. Thanks. Good game. Good game. O mały włos by mnie podhaczył, ale jakoś się udało. Piąte zwycięstwo tym deckiem. No to sprawdźmy jeszcze jedną rozgryweczkę. Na klasiku. Green Goblin. Wow. Good luck, Green Goblin. Thanks, no to thanks. Lawa z prawej. Pograjder Goblin Baryłka. Powierzy mam. W złym miejscu rzuciłem miniony, bo mam powierzy. Wow. Wow, wow. Teraz, co on będzie miał? Minion Hordę do lawy bym dorzucił, ale jak postawię mi Inferno Tower, dobra. Miniony na miniony. Moich jest więcej, chyba że będzie miał strzałki, to będzie lipa. Fireballa ma, jest lipa. Jest lipa. I zapa jeszcze ma. Trzeba po prostu uważać na Minion Hordę. Raczej na Goblin Baryłkę. Co te moje szkielety? Nic nie zrobią. Dostaną zapem albo logiem. Goblin Gang ma jeszcze. Czyli typowe pod combo pod Hograjdera. A zrobimy tak w ten sposób. Balon. Pyk. Zobaczymy, co zrobi w ten sposób. Miniony da. Temu z Fireballa przypieprzę. Fireball. Doleci ten balonik? Ajajajajajaj, test kontrował fireballem. Ale chociaż bomba doleciała, dobra. Próba była, teraz dostanę zapem. Na pewno na Skeleton Army. Dokładnie, tak się stało. No i po Hograjderze. Jak z tego wyjść obronną ręką? Minion Horda. Teraz jak mi się uda z lawą wyjść, to będzie kozak. No i co się stało? Connection problem. No i connection problem. I zajebiście. I zajebiście, connection problem. I super, super, super kontra. Uwielbiam coś takiego, nie? Uwielbiam. Dzięki temu przegrywam wiele meczy, nie? Dzięki connection problem. Pieprzony connection problem. Dobra, chociaż ma po jednej wieży. Na pocieszenie z mojej strony. Minion Horda, no nie wiem, czy to zdąży zraszować moje combo. Wow, thanks. Good game. Mimo connection problem udało nam się go spizgać. Nie było najgorzej, myślałem, że to gorzej wyjdzie. Green Goblin, good game. Good game. Szóste zwycięstwo w Classic Challenge'u. No jeżeli mordeczki chcecie zobaczyć, jak mi poszło dalej, zapraszam na fanpage Clash Royale. Pomoc. Jeżeli wam się odcinek podobał, chcecie więcej takich odcinków, napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!